Proszę Państwa, bardzo dziękujemy naszym współpracownikom z Urzędu Miasta Sopotu, już tu wymienionym i niewymienionym. Ta lista na pewno jest długa. Właśnie wspomnimy tutaj obecną panią Renatę, która była w początku projektu i kontynuowała panią Renatę Czajkowską, również moich współpracowników z Urzędu Miasta Gdańska. Proszę Państwa, ten projekt oczywiście ma długą historię, zahacza jeszcze o naszą pierwszą kadencję prezydencką, 99 rok, konkurs rozpisany wśród miast stolic województw. Gdańsk wygrywa, pojawia się pomysł, żeby jednak z pierwotnej lokalizacji w okolicach hali Olivia zrezygnować i razem z Sopotem budować tę halę w tym miejscu. Dogadujemy się z Sopotem i w ten sposób powstaje projekt. Po drodze oczywiście było mnóstwo kłopotów, o czym wiecie. Bardzo wielu przeciwników ówczesnej Radzie Miasta Gdańska, następnej kadencji i radni PiSu i SLD. Rzeczywiście LPR, tak, kwestionowano zasadność budowy tego obiektu, że jest to niepotrzebny. To był taki czas minimalizmu u niektórych i rzeczywiście sytuacja była miejscami bardzo gorąca u nas w Gdańsku. Później oczywiście problemy rozmaite, oczywiście, z przetargami. Jednym słowem, budowaliśmy. Pewnie przyjdzie kiedyś czas dla tych, którzy są bardzo zainteresowani, aby pokazać te obiektywne przyczyny i te subiektywne. Natomiast naprawdę dzisiaj jesteśmy dumni, cieszymy się z oddawanej hali widowiskowo-sportowej. Jest to obiekt jedyny tego typu w Polsce. To warto bardzo wyraźnie podkreślić. Nie ma innego obiektu tej klasy w Polsce. Myślę, że za kilka lat wszyscy przeciwnicy budowy tej hali, krytycy, docenią rolę i znaczenie tego obiektu użyteczności publicznej, bo to jest obiekt użyteczności publicznej, tak jak teatr, filharmonia, czy uczelnia wyższa, czy dworzec kolejowy, czy lotnisko. Tutaj mają lądować, tutaj mają przybywać fantastyczne koncerty, wydarzenia sportowe. To jest element jakości życia mieszkańców metropolii gdańskiej, rozciągającej się od Wejherowa do Tczewa. Ta hala wchodzi w sieć podobnych hal Europy Północnej. Także raz jeszcze gorąco dziękuję współpracownikom naszym z Urzędu Miasta Sopotu i Gdańska. Na pewno będziemy jeszcze nie raz dziękowali, bo tych otwarcie będzie przed nami. I dziękuję mojemu partnerowi, prezydentowi Sopotu, że wytrwaliśmy razem, chociaż bywały dni, momenty trudne, ciężkie, czasami ciche, ale gratuluję tobie, Jacek, serdecznie. Drogi Pawle, szanowni Państwo, pani przewodnicząca, panie przewodniczący, pan prezydent podziękował pani Renacie, panu Karolowi. Ja chciałbym podziękować radnym miasta Gdańska i radnym miasta Sopotu, tym, którzy głosowali zawsze za halą. Myślę, że teraz już wszyscy się okaże, co nie głosowali za chwilę, ale zostawmy to. Ja chciałbym podziękować także, pamiętam, że kiedyś pojechaliśmy do Hamburga i do Helsinek, wtedy pojechał jeszcze wiceprezydent Gruda, późniejszy wiceprezydent Bielawski. Jechaliśmy tam razem i z zazdrością patrzyliśmy na te wspaniałe obiekty, które tam są normą. W Hamburgu, czy w Helsinkach, czy w Sztokholmie, czy w Sankt Petersburgu, czy gdzie indziej. Z Pawłem Adamowiczem kiedyś w Stanach Zjednoczonych też żeśmy wizytowali taką halę w Seattle. I muszę powiedzieć, że marzenia się spełniły. Marzenia się spełniły przede wszystkim dla mieszkańców, co mówił pan prezydent Adamowicz, dlatego że to będzie generowało miejsca pracy, to da tą możliwość, żeby obejrzeć walkę bokserską. Nie będziemy musieli jechać do Hamburga, żeby posłuchać koncertu, nie będziemy musieli jechać do Pragi, czy żeby obejrzeć wspaniałe mecze naszych drużyn gdańsko-sopockich, nie będziemy musieli nigdzie daleko wyjeżdżać. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. No teraz oddajemy w ręce oczywiście tą halę kobiet, czyli Magdę, ale także Joanny, wiceprezydent Gdańska także. Pani i oni już będą wypełniali tą halę życiem. Dziękuję także Pawłowi Orłowskiemu, on jest tu obecny, dlatego że w poprzedniej kadencji bardzo natrudził się z panią Zosią Kaszku, z panem Michałem Banackim nad środkami unijnymi w tej hali. Także podziękowania dla Budimexu i dla
ASECO za wykonanie tej hali, szczęśliwe wykonanie, tak to nazwijmy. I bardzo serdecznie podziękuję dla pani Małgorzaty Żurawskiej, inspektora nadzoru budowlanego z Sopotu, która swoją pieczątkę przybiła i za chwilę stosowny glejt, tak, pan to w scenariuszu nam wręczy.